W mieście Wrocławiu po wielkiej wojnie nikt już nie może bezpiecznie żyć. Bo oto wampir, wampir straszliwy, wszędzie jak pająk swą krwawą nić. Wampir morduje w ciemnych ulicach, a policjanci idą w trop. Z pewnych powodów śledztwo prowadzi dzielny komisarz Eberhard Mock. Dzień dobry, Małgorzata Urlich-Kornacka. Jestem przewodnikiem miejskim po Wrocławiu. Proszę Państwa, Państwo będą mieli niepowtarzalną okazję. To jest po raz pierwszy, kiedy możemy zaprezentować jego. Jest to, proszę Państwa, krasnal, który ma zachęcać do czytelnictwa. Czyli ma w ręku książkę. Oczywiście ta książka jest dość specyficzna, bo ma napis MOK, czyli Marek Krajewski MOK. Skomentuję to samą życzliwością. Podobny jest do mnie. Zadarty nos, buty wyczyszczone, tak jest. Jest ubrany w garnitur, ma krawat. Zatem podobieństwo bardzo duże. Płaszcz jak najbardziej. Kapelusz. No to jest kapelusz krasnoludka oczywiście, a ja noszę w zimie kapelusze, lubię pewną staromodną elegancję. A jeszcze jedna rzecz, którą trzeba dokładnie popatrzeć. Proszę pan spojrzeć na paluszek, ale proszę zwrócić uwagę. Sygnet, proszę państwa, sygnet ma. To proszę państwa specjalnie, to był taki mały szczególik. Wspaniale. Ale no. Chcieliśmy też, żeby nawiązanie do autora, do mistrza kryminału. Mężczyźni przeglądali powoli zdjęcia. Wszystkie przedstawiały gigantyczną, okrągłą budowlę. Jej wsparta na czterech filarach kopuła składała się z kilku połączonych wielką liczbą betonowych żeber pierścieni o zmniejszającej się ku górze średnicy, co upodobniało ją nieco do piętrowego tortu. Otóż ta budowla nazywa się Hala Ludowa i stoi w polskim mieście Wrocław, które jeszcze 2 lata temu było niemieckie i nazywało się Breslau. Podjęto osobliwą decyzję, by postawić przed nią 100-metrową stalową iglicę, by ta iglica, ten symbol nowej Polski wzbijająca się ku niebu, wizualnie rozciął w pół pomnik germańskiej pychy i pozbawił betonową bryłę tajemniczej i złowrogiej mocy. Tak, wpadliśmy na pomysł, że skoro miasto Wrocław ma znane krasnale, które wyglądają jak wybitne postaci, czyli pojawiły się już takie krasnale, które upamiętniają bardzo znane osoby wrocławskie, to pomyśleliśmy sobie, że pan Marek Krajewski jak najbardziej na takiego krasnala zasługuje. Miał on mieć papierosa w ręku, tak jak zazwyczaj Ebi. W takim troszkę ruchu był i w okularach, natomiast okazało się, że jest bardziej podobny do Zbyszka Cybulskiego niż do Marka Krajewskiego, więc trzeba było zmienić troszkę koncepcję. Zamiast papierosa chcieliśmy dać coś, co będzie zachęcało ludzi do czytania, nie tylko kryminałów. I pojawił się pomysł, że będzie miał książkę, którą będzie podawał czytelnikom. Już jest bez okularów, ponieważ pan Marek Krajewski też zmienił swój wygląd. Nosi teraz szkła kontaktowe, troszkę inaczej wygląda. To wie komisarz. Tylko on jeden na całym świecie, tylko sam. Och, komisarzu, kiedyż przestanie, czemu zabija, powiedz nam. Wampir śle listy do Eberharda, w których wyjawia motywy swe. Przeczytaj wszystkie swym współmieszkańcom, zdradź wrocławianą ich straszną treść. Kiedy przestanie, ma Katarynka smutną historię żałośnie grać. Jak długo jeszcze, o komisarzu, będzie w udręce twe miasto trwać? To jest historia dość osobliwa, ponieważ mieszkałam w bloku na Nowym Dworze i
pewnego dnia zobaczyłam pana, który był uderzająco podobny do pana Marka Krajewskiego. I mówię do naszej rodziny, my mamy takiego sąsiada podobnego, że on spokojnie mógłby startować w konkursie sobowtórów. No i tak żeśmy się śmiali, dopóki się nie okazało, że tym sobowtórem był pan Marek Krajewski, który mieszkał na górze. Także nowa inicjatywa jest, że powstanie dzięki państwu też, dzięki różnym wycieczkom, inicjatywom Krasnal EBI. Czy panie raz liczają? Jest, tak, wyliczone? Proszę bardzo. Dobrze, to tak, cegiełka 1. Już daję z numerem 2. O, tutaj ten, proszę, z Edytką. Tutaj, numer 2. Także to jest dobrowolna cegiełka.